Teraz spróbujemy sobie znowu ustalić związek między odległością obiektu od soczewki, obrazu od soczewki i między odległością ogniskową, ale w takim szczególnym przypadku, kiedy obiekt stoi bliżej soczewki niż ognisko. Zobaczmy, co się dzieje wtedy. Narysujmy sobie jeszcze raz, jak powstaje obraz. Po pierwsze, mamy promień równoległy do osi symetrii, który załamuje się i biegnie w taki sposób, że trafia tutaj w ognisko. A drugi promień, jaki sobie weźmiemy, niech to będzie taki, który wybiega tutaj z końca strzałki w taki sposób, że jego przedłużenie trafiałoby w ognisko. O, taki promień. I on z kolei załamuje się w taki sposób, że po wyjściu z soczewki biegnie równolegle do osi symetrii. Jak mam nadzieję pamiętasz, w tym przypadku powstaje jedynie obraz pozorny. Leży on na przecięciu przedłużeń tych dwóch promieni, więc w tym wypadku leży on tutaj. Narysujmy go sobie. O, to jest on. I teraz tak, używając naszych oznaczeń z poprzedniego filmiku, tutaj mamy odległość x, to jest odległość obiektu od soczewki. Tutaj mamy odległość y, a tutaj chociaż ta wysokość jest mniejsza wyraźnie od tej, to sobie trzymajmy się tych oznaczeń, że tutaj jest wysokość h duże, a tutaj wysokość h małe. I teraz znowu będziemy się posługiwać podobieństwem różnych trójkątów, żeby ustalić sobie związki między tymi wielkościami. Zacznijmy więc. Pierwsza para trójkątów podobnych to jest ten trójkąt i ten. Dlaczego są one podobne? Tutaj i tutaj mamy kąt prosty. Z kolei ponieważ ta prosta to jest oś symetrii soczewki, jest równoległa do tej prostej, na której leży ten promień, to tutaj i tutaj jest ten sam kąt. To są tak zwane kąty odpowiadające, bo dwie proste równoległe przecinają tę samą prostą, więc tutaj i tutaj jest ten sam kąt. Z kolei ten sam argument możemy zastosować, ponieważ prosta, na której leży tutaj nasz obiekt, jest równoległa do tej prostej, na której leży oś soczewki, tak? Ten odcinek jest równoległy do tego i są przecięte jedną prostą, no również tą, to powstają kąty odpowiadające tutaj i tutaj, może innym kolorem. O, ten jest równy temu. I teraz, jakie boki odpowiadają sobie w przypadku tych dwóch podobnych trójkątów? Więc tak, pierwszy to jest, pierwsza para boków odpowiadających to jest ten i ten. Ich stosunek to jest f minus x do x. A druga para boków odpowiadających to jest ten bok i ten. Ich stosunek to jest h duże do, no tutaj to jest h małe minus h duże. A teraz druga para trójkątów podobnych to jest ten trójkąt i ten. Tak, dlaczego są one podobne? Więc tak, po pierwsze tutaj jest kąt prosty i tutaj jest kąt prosty. Ponadto z tego, że ta prosta jest równoległa do tej i są przecięte jedną prostą, o tą, wynika, że ten kąt jest równy temu. Oprócz tego, że prosta, na której leży tutaj obraz i prosta, na której leży oś soczewki, są równoległe i są przecięte jedną prostą, o tą. Tutaj mi się trochę już niewyraźnie narysowało, ale jak pamiętasz, mam nadzieję, tutaj jest ten promień, który wychodzi w taki sposób, przechodzi przez ognisko, a tutaj wcześniej przed soczewką jest po prostu jego przedłużenie, więc to jest wszystko jedna prosta. Tak, z tego, że to są dwie proste równoległe przecięte jedną prostą, mamy, że ten kąt jest równy temu, czyli znowu mamy trójkąty, których wszystkie trzy kąty są równe, więc trójkąty są podobne. I teraz, jakie są stosunki między bokami? Więc tak, pierwsza para boków odpowiadających sobie to jest ten bok i ten. Ich stosunek to jest znowu h duże do h małe minus h duże. I on jest równy stosunkowi długości tego odcinka i tego. Tak? A ten stosunek to jest przecież po prostu f do y. Prawda? Ponieważ tutaj jest f, a tutaj jest y. Tu jest odległość obrazu od soczewki. Czyli znowu mamy dwa równania. Możemy sobie znowu to wyeliminować i przyrównać po prostu to do tego. To nam daje f minus x przez x, że to się równa f przez y, czyli f przez x minus 1 to się równa f przez y, czyli f przez x minus f przez y to się równa 1 i możemy podzielić wszystko przez f i dostajemy 1 przez x minus 1 przez y to się równa 1 przez f.
Tak, to jest ten wzór. Zobacz, że jest on bardzo podobny do tego, co otrzymaliśmy wcześniej dla przypadku, gdy obiekt stoi dalej niż ognisko. Z tą tylko różnicą, że tutaj przed tym wyrazem 1 przez y mamy minus. Jeśli umówimy się, że jeśli obraz stoi po tej samej stronie co obiekt, to wtedy to y nazywamy minus y, to wtedy zobacz, że ten wzór już będzie identyczny w obu przypadkach. Tak, wtedy faktycznie on będzie już wyglądał tak jak wtedy, kiedy obiekt stał za ogniskiem. Dobrze, zobaczmy sobie jeszcze stosunek wysokości. Tutaj mamy h duże przez h małe minus h duże. Może sobie odwróćmy to do góry nogami. Napiszmy sobie h małe minus h duże podzielone przez h duże. I to się równa na przykład, nie wiem, tutaj to wygląda prościej. Po prostu y przez f. Tak, czyli h małe przez h duże minus 1 to się równa y razy no 1 przez f, czyli 1 przez x minus 1 przez y. Czyli innymi słowy y przez x minus 1. Dobrze, to się upraszcza z tym i dostajemy i stąd, ponieważ tutaj już mi brakuje miejsca, a chcę, żeby wszystko było widoczne, co pisaliśmy wcześniej, napiszę tutaj, stąd dostajemy, że h małe przez h duże to się równa y przez x. Czyli zobacz, że jest to znowu dokładnie to samo, co nam wyszło w tym poprzednim przypadku, tylko tutaj mamy to odwrócone do góry nogami. Tu mamy h duże przez h małe, czyli wysokość obiektu przez do wysokości obrazu, to się równa odległość obiektu od soczewki do odległości obrazu od soczewki, a tutaj to mamy po prostu napisane w odwrotnej kolejności. Dzielimy to przez to i nam wychodzi to podzielone przez to. Tak, możemy sobie to nawet przekształcić, żeby to wyglądało tak jak tam. Odwracamy po prostu jedną stronę równania i dostajemy h duże przez h małe i odwracamy drugą stronę równania i dostajemy x przez y. Czyli wychodzi dokładnie tak samo. Więc tutaj te ostatnie dwa filmiki to była tak naprawdę powtórka z geometrii, z uzasadniania podobieństwa trójkątów i z wykorzystywania związków między nimi, a nie optyka. Ale mam nadzieję, że było to dla Ciebie choć trochę ciekawe i pouczające.